dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Proszę się przedstawić, podać nazwę ogrodu i numer działki, w jakiej się znajdujemy. Nazywam się Sławomir Muzalecki, numer działki numer 72L, lewa strona i znajdujemy się w Chełmie. Jak nazywa się ogród? 1 maja. Jak to się stało, że został Pan działkowcem? Działkowcem stało się to już jakieś około 6 lat, można powiedzieć, temu. I po prostu kupiłem od osoby trzeciej działkę, bardzo mi się spodobało, rekreacja, wypoczynek. Najważniejsze, co może być, jak się przychodziło z pracy, to można było gdzie wypocząć. Na Pana działce widzimy wiele urządzeń wypoczynkowych. Tak, dla dzieci oczywiście. Czas razem z rodziną. Tak, zawsze przychodzimy z dziećmi, dzieci skaczą na trampolinie, mają bujaczki i różne zabawy do tego, nie? Dochodzą. Czyli działka ma charakter rodzinny. Tak, rekreacyjny, rodzinny, dokładnie, wypoczynkowy. Jak zmieniała się działka na przestrzeni tych 6 lat, od kiedy Pan ją użytkuje? No więc tak, działka na początku, jak kupiłem, to była trochę zaniedbana, zarośnięta i tak naprawdę to nic nie było, nie? Nic nie było, były takie stare drzewa, które trzeba było już wyciąć, powycinać. I trzeba było na nowo cały wystrój tutaj klimatyczny zmienić działki, nie? Żeby to jakoś ładnie wyglądało, żeby to wszystko ładnie porozmieszczać dla dzieci, żeby już było już też, no i wypoczynek głównie. Skąd czerpiecie Państwo inspiracje na temat zagospodarowania działki? Inspiracje na temat zagospodarowania działki czerpiemy z takich wydawnictw jak Działkowiec, Zielony Ogródek. Tam można znaleźć szereg ciekawych rzeczy, co można było jeszcze ulepszyć. Jakie kwiatki, jak dbać o nie. Wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Za Panem widzimy rabaty, piękne rabaty kwiatowe. Czy w związku z tym, że są one wysypane korą, korzystacie Państwo z otwartego programu klimatycznego? Tak. Dlatego, ponieważ kora dobrze służy, nie wysusza ziemi, służy bardziej, żeby była wilgotna, żeby to ładnie wszystko rosło, nie? Czy podejmujecie Państwo na działce jeszcze inne założenia tego programu chroniącego ziemię? Kompostownik na przykład. Jak ocenia Pan Polski Związek Działkowców jako stowarzyszenie? Ja oceniam pozytywnie, ponieważ dbają o wszystko. Na zakończenie chciałam Pana zapytać, czym jest działka dla Pana i dla Pana rodziny? Otóż działka dla nas to jest, jak to się mówi, raj na ziemi. To jest taki wypoczynek dla nas wszystkich. Wszyscy możemy odpoczywać od codzienności, od szarości tego życia. Przychodząc z pracy, przyjść, poleżeć, czytać książkę na przykład. To jeszcze... Dzieci mogą się pobawić, jak już wspomniałem wcześniej. No i tego zgiełku, tej wrzawy, tego hałasu, to jest takie wyciszenie po prostu, nie? Taki klimat. Jest bardzo dobry klimat, nie? Naprawdę. Dużo zieleni, tlenu, tego wszystkiego. Dziękuję Panu. Dziękuję bardzo.